Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Jak wygląda na dzień dzisiejszy strategia w gminie Kamienna Góra? Dokument strategiczny jest w zasadzie na końcowym, finalnym już etapie. Przystąpiliśmy do tego etapu konsultacyjnego. Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne. Do 28 września czekamy na wnioski, na sugestie mieszkańców. Jest to dokument, który musi być skonsultowany społecznie, dlatego opublikowaliśmy dosyć szeroko informacje, żeby zachęcić samych mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców do tego, aby zapoznali się z projektem tej strategii wypracowanej w ciągu ostatnich miesięcy i żeby przeanalizowali pod własnym kątem, ponieważ to nie jest strategia urzędu, to jest strategia rozwoju całej gminy i to na 7-8 lat, więc jest to dokument dosyć istotny. A o tyle istotny, ponieważ w nim zawierają się nie tylko wizje, cele i misja rozwoju gminy, ale też konkretne zadania, konkretne kierunki. One znajdują oczywiście odzwierciedlenie też w wieloletnim planie inwestycyjnym, który jest taką mapą drogową, jeśli chodzi o inwestycje na najbliższe 7-8 lat. Te dokumenty się bardzo mocno ze sobą zazębiają, bo tak być musi. Ale mimo tych spotkań z mieszkańcami nadal jeszcze zostawiamy tą możliwość, aby się ludzie też wypowiedzieli, żeby był to dokument pełny i żeby się wszyscy czuli częścią tej strategii. Także przypominam, do 28 września na stronie internetowej gminakamiennagora.pl jest specjalny formularz, który można wypełnić i wysłać drogą mailową, ale też można przyjść do urzędu, zapytać się o tą strategię, odebrać z pokoju formularz, wypełnić go, a my z chęcią przeanalizujemy te wnioski mieszkańców. Panie wójcie, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w sprawie suszy na terenie gminy Kamienna Góra? No, ten rok bardzo dotkliwie odczuliśmy. Nie była to tylko sytuacja na terenie naszej gminy. Generalnie kilka krajów europejskich borykało się z problemem suszy. No, z tego co wiem, od kilkunastu lat nie pamiętamy takiej suszy, żeby w takim długim okresie czasu tak długo utrzymywały się wysokie temperatury. No, spowodowało to wiele problemów. Między innymi obniżenie poziomu wód gruntowych, co jakby przejawiało się w problemach w dostawie, w tej bieżącej dostawie wody. I tu musieliśmy sięgać po kryzysowe już rozwiązania, czyli uruchamiać dodatkowe, do tej pory rezerwowe punkty pobory wody. Korzystaliśmy też z pomocy strażaków, którzy na bieżąco dowozili tą wodę. No jest to dla nas też sygnał, w jakim stanie jest ta infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, która nie przewiduje takich kryzysowych i ekstremalnych sytuacji. To jest dla nas sygnał w odpowiednim momencie, ponieważ planując wieloletni plan inwestycyjny już uwzględnialiśmy po tej sytuacji niezbędne inwestycje, które muszą być w tą infrastrukturę jakby poczynione. Natomiast drugim elementem dosyć wrażliwym i też bolesnym to jest właśnie ten wpływ suszy dla mieszkańców, czyli bezpośrednio dla gospodarstw rolnych. Ta długotrwała susza spowodowała, że tego drugiego pokosu traw nie było. Rolnicy zostali pozbawieni pasz na okres zimowy. Ja wnioskowałem do wojewody, aby zarządzeniem powołał taką gminną komisję do spraw szacowania skutków właśnie tej długotrwałej suszy. Tak się stało po tygodniu od naszego pisma. Wojewoda zarządzeniem zdecydował o powołaniu takiej gminnej komisji sześcioosobowej. I ta gminna komisja już od kilku tygodni pracuje w terenie. Na dzisiaj takich wniosków od rolników wpłynęło do urzędu 64, 39 z nich już jest fizycznie w terenie sprawdzonych, 39 oszacowań już mamy przygotowanych. Przypomnę tylko, że do 30 września my musimy najpóźniej wykonać te szacowania w terenie, ponieważ rolnicy te protokoły z szacowań mają złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wtedy już jest procedura związana
z odszkodowaniami za te straty związanymi z suszą. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Tematem 12 sesji Rady Gminy Kamienna Góra będzie stan placówek przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zaprosiliśmy gości, będą to dyrektorowie szkół wszystkich na terenie gminy Kamienna Góra. Będzie teraz też przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015. Sprawy różne. Jednym z punktów będzie też analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i będzie też pan starosta, który przedstawi plan remontów dróg gminnych w drugim półroczu tego roku. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. My jesteśmy krasnoludki Hopsasa, Hopsasa. Czy już wiadomo jury, co ma zrobić? Więc uwaga! Jury przygotowuje się, a ja zapraszam na scenę numer 1, 2, numerki 1, 2, 3. Dzisiaj spotykamy się po raz 13. Tak naprawdę nie było ani jednego roku przerwy. Zresztą nie możemy sobie pozwolić na rok przerwy, bo robimy tą imprezę dla dzieci. I gdybyśmy w którymś roku podjęli decyzję, że nie robimy tego zlotu krasnali, no byłoby to na pewno bardzo duże rozczarowanie. Cieszy mnie, że jest bardzo dobra pogoda, ponieważ rano było dosyć pochmurnie, zapowiadało się na burzę, ale jak się okazuje, ta trzynastka nie jest dla nas pechowa. Już jest sporo ludzi, za chwilkę oficjalne otwarcie imprezy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że frekwencja dopisze, że dzieci będą się wspaniale bawić, jak zwykle, wiele godzin dobrej zabawy z animatorami, z warsztatami, z rysunkami, z zabawą muzyczną, z dmuchańcami, także wszystko to, co dzieci potrzebują na świeżym powietrzu. Panie wójcie, ja tam widziałem taką nagrodę wójta gminy. Co to za nagroda? Po raz pierwszy w tym roku jest taka nagroda ufundowana, nagroda specjalna, ponieważ co roku te nagrody przydziela specjalna komisja. Ja postanowiłem dać sobie prawo wyboru takiego subiektywnego, wybrać najładniejszego, najatrakcyjniejszego krasnala. No i w tym roku dokonam takiego wyboru. Zwycięzca czy laureat tej nagrody otrzyma talon w wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepie sportowym. Hopsasa, pod grzybkami nasze budki. Hopsasa, hopsasa. Jemy muchy, żabie łapki, o miam miam, o miam miam, a na głowach krasne czapki, to na znak, to na znak, gdy ktoś zbłądzi, to robimy tru-ru-ru, tru-ru-ru. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, w gminie Kamienna Góra dużo uroczystości dzisiaj jest w Krzeszowie. W ogóle rok 2015 jest rokiem wyjątkowym. Bardzo dużo okrągłych rocznic się odbywa. Miesiąc temu odbywały się uroczystości związane z 25-leciem samorządu, a teraz po miesiącu czasu przeżywamy inne uroczystości związane z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej, z 70. rocznicą osadnictwa na terenach gminy Kamienna Góra, a także 70-leciem jednostek OSP. Jednostka OSP zaproponowała tak naprawdę połączenie tych dwóch uroczystości w jedną, gdyż to właśnie osadnicy, osiedlając się tutaj na tym terenie, na naszej ziemi, tworzyli struktury jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tworzyli jednostki po to, żeby zwiększyć sobie bezpieczeństwo gospodarstw, które przejmowali. No i w związku z tym taka bardzo duża uroczystość dzisiaj w Krzeszowie ma miejsce o charakterze gminnym. Zaprosiliśmy wszystkich żyjących osadników do Krzeszowa, rodziny tych osadników i rozpoczęliśmy uroczystą mszę w Bazylice Mniejszej. Później odbył się piękny występ artystyczny z zespołu żołnierskiego rezerwy z Łotrei, zespołu Rota. Natomiast później nastąpią krótkie przemówienia, wykład historyczny na temat osadnictwa oraz podziękowania dla osadników. Ostatnim elementem dzisiejszej uroczystości będzie święto dla strażaków, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku remizy oraz oddanie hołdu powstańcom warszawskim o godzinie 17. Podziękowania pani Anna Różycka. Tu informacja, szanowni państwo, to jest najstarsza osoba na tej sali. Pani Anna Różycka, ma 98 lat.
kierunek naszym kościół i pracowaliśmy wspólnie, wszyscy razem, dla dobra naszego ojczyzny. Przyjechaliśmy w 1945 roku, 13 czerwca, było kwiaty, wypracowali dla państwa, dla dobra, dla ojczyzny. Dziękuję za wspólną pracę, za panu, za dobrą twarz w sercu. Przez wiele lat, Truchowie, tworzyliście historię naszej jednostki w Krzeszowie, podejmując wysiłek i ryzyko w ochronie życia oraz sumienia ludzkiego, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym, codziennie, sumiennie realizując swoje zadania. Dziś my, pełni wdzięczności w imieniu swoim i całej wspólnoty samorządowej gminy Kamienna Góra, życzymy wam wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz niegasnącej satysfakcji z dotychczasowych zajęć, osiągnięć. Niech święty Florian otacza was swoją opieką i waszych najbliższych. Druh Mieczysław Grzyb. Druh Józef Pawel. Druh Jan Kiewica, wieloletni kierowca w naszej jednostce. Druha Mieczysława Jała, wieloletniego naczelnika, który, jak tutaj właśnie prezes mówił, przez wiele, wiele lat był naczelnikiem i on właśnie jest twórcą razem z tymi ludźmi, którzy dostali te statuetki. On jest właśnie twórcą tej naszej krzeszowskiej historii. Wszystkim druhnom i druhom, którzy tworzyli i nadal tworzą historię jednostki OSP Krzeszów, dziękuję za wysiłek i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia imienia ludzkiego, za niesienie pomocy ratowniczej wszystkim potrzebującym, za codzienne, sumienne realizowanie swoich zadań. Życzę wszystkim członkom OSP Krzeszów dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym do dziś. Słowa te kieruję także do seniorów pożarnictwa, młodzieży strażackiej, waszych rodzin oraz do wszystkich osób i środowisk wspierających czynnie ochronę przeciwpożarową. Niech święty Florian otacza was swoją opieką, wypełnianiem waszej służby, z wyrazami najwyższego szacunku. Druhu prezesie na ręce pana prezesa złożę z prośbą o wywieszenie tego na pamiątkę. Życzę tyle powrotów, ile wyjazdów. Panie prezesie, na pana ręce serdeczne gratulacje. Za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji katowiczo-gaśniczej, za podnoszenie swoich umiejętności mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń. Niech święty Florian zawsze będzie blisko was. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.